You can watch football. Cześć! Witam Was w ostatnim dniu naszego wyzwania 30-dniowego, w którym to wrzucałam codziennie filmy. Teraz pewnie będą pojawiać się rzadziej, ale dalej regularnie. Pomogło mi to w wypracowaniu tej regularności, więc fajnie. Więc wróciliśmy po prostu na kanał, super. Witam też nowych widzów, którzy przyszli przez ten ostatni czas, przez ten ostatni miesiąc. A dzisiaj Wam pokażę znowu, jak co tydzień, zakupy na cały tydzień, ile wydaliśmy. No, zapraszam do oglądania. Mamy pierwszą torbę. Ja sobie tutaj położę. I tak. Z pierwszej torby mamy serki waniliowe. I za jeden jest... $2,89. Mamy lody. Za opakowanie jest 2,39. Paluszki rybne 8,99 i tu jest 840 gram. Mamy mleko czekoladowe bez cukru za 2,39 za karton. Mamy pudding waniliowy, też zero cukru, zero tłuszczu. €95 za opakowanie. Mamy 15 bułek pełnoziarnistych, które wrzucę do zamrażarki. I one były za 3 euro. Wszystkie. Marchewki. 9 za kilogram. Ja sobie to też tu przyniosę. Pieczarki. €99 za 400 gram. Przyprawa Stera Nice. Jejku. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak to się nazywa. W międzyczasie Krisko ogląda mecz, bo dzisiaj gra Holandia z Argentyną. I już chłopaki przegrywają. Anyż gwiazdkowy. Jejku, Kinga. Faktycznie. Anyż gwiazdkowy był za... €69. Boczek. Będę robić łazanki. Boczek za 4,59. Ile to jest? 250 gram. Banany. €99 za kilogram, łącznie za ten 2,10 €. Majonez €95. Pomarańcze. €2,99 za 2 kilo.
Mamy masło niesolone. $2,49 za opakowanie. Owoce jałowca. $2,19 za ile? 24 gram w środku. Mamy boczek śniadaniowy na kanapki. €3,09 za 150 gram. Oregano. $2,39 za 14 gram w środku. Włoska mieszanka warzyw. $2,19 za 9 gram. I mamy klinek. $2,39. Nie kupiliśmy jeszcze jajek, które kupimy jutro, bo sklep był już po prostu zamknięty. I za 30 jajek będzie 5,50 euro. Więc łącznie w tym tygodniu na zakupy wydamy 66 euro i 32 centy. Także tak. Dzięki. Dzięki za towarzyszenie mi jeszcze raz w tym miesiącu. No i do zobaczenia w następnych filmach, które będą się pojawiać regularnie. Mam nadzieję, że spędzacie z nami miło czas, bo dużo z Was wraca do oglądania. No, pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu.